to łazęgowanie po nocach i ten bałagan mają się skończyć. Tu nie hotel. O, słusznie. Teraz mleczko. Pan Kamil musi jeść psi smalec. Wtedy to pęknięte płuco zarośnie tłuszczem i wtedy człowiek przeżyje ze 100 lat. Panno Teodozjo, proszę nie mówić takich obrzydliwości. No, ostygło, jedz. Fatalnie się czuję. A co ty myślisz? Czy my się dobrze czujemy? Mnie łeb pęka, popadzie na dziadzie. Wygląda jak zezowata małpka. Chodź na klinę, bo nie przeżyjemy. Oj, chodź, chodź. Spróbuj. Teodziu. Ja mam przede wszystkim gigantycznego kaca, potem skręt kiszek, a potem dopiero gruźlicę. Zabierz to. Oj, Kamil, Kamil. Same kłopoty mam z tobą. Chcę, żebyś wiedział, że byłbyś tata, a mówię ci, bo możesz umrzeć. Co? Co ty mówisz? Już po wszystkim. Znajoma akuszerka mi pomogła. Dlaczego mi nie powiedziałaś? A co ci miałam mówić? Ty masz swoje biedy, ja mam swoje. I tyle. No, muszę iść. Mam dyżur. Todziu. Co? Przynieść ci coś? Chciałem ci coś powiedzieć. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś lepsza od wszystkich kobiet, które miałem. Boż ty pewno miał same dziwki.